Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dawid. I tak, ja słuchajcie, obiecałem od razu, jak gołąbki zniosły jajka. Już są, słuchajcie, dwa jajka. Jedno jest tutaj, drugie jest tutaj. Tak jak obiecałem, od razu wam nagrywam odcinek. Też dopiero co byłem u gołębi. Od rana lekcje. Także dopiero jestem w gołębniku. No już jestem, powiem wam szczerze, zadowolony. Na razie mówię, są dwa jajka. Tam widziałem, że już następne gniazda są porobione. Akurat wczoraj do gołębnika naniosłem trochę słomy. Trochę im naścieliłem. Tam jest zrobione gniazdo przez gołębie, jeszcze nie wiem przez które. Tutaj pewnie jak co roku będzie taki czerwony samczyk miał jajka. No i młoda ogólnie. Na razie są zarezerwowane 4 młode takiego hodowcy. Także na pewno coś kolorowego dla ciebie znajdę. Tak myślę też o pstrych gołębiach, bo co roku mam pstre młode. I co roku mam czerwone młode. Także jakby ciebie interesowały takie młode, jak na przykład ten tutaj z białą głową. Albo jakieś pstre, tak jak ten gołąbek. Tam napisz. Także jakby ktoś chciał gołębie, to jeszcze możecie pisać. Gołąbki dzisiaj idą na dwór, jest ładna pogoda. Trochę jest cieplej niż było. No i na razie tak to wygląda. Wczoraj też gołąbki były wypuszczone. Myślę, że będzie coraz cieplej. Były też dni zimne. Tutaj widziałem jeszcze w pogodzie, że ma być jeszcze zimno trochę. Czy wiadomo, nie jakieś minusowe temperatury w dzień, ale w nocy już mają być przymrozki normalnie. Zresztą teraz są przymrozki. Więc teraz jeszcze czekać na następne jajka. Później na młode. Myślę, że w tym roku trochę mi się tych młodych uda sprzedać. Tutaj mam takie moje sprawdzone gołębie, którym, że tak powiem, ufam jako hodowca. Jakby ktoś chciał jeszcze lepsze młode, bo mam też tutaj swoje zaufane pary, tak jak dajmy na to mój siwek, i ten z 2019 roku, i ten z 2018. To jest samiczka od tego siwka, tego on jest z 2018 roku. Ja go mam od dwójka, a samiczka jest z jakiegoś lotu chyba. Albo dostałem ją. Nie, to nie ta samiczka. Mi się pomyliło. Taka karpiata. Gdzieś tu powinna chodzić. Też od nich pewnie w tym roku młode będą, także jakby ktoś chciał. To już jest jednak droższa cena za takiego młodego. Ale wiadomo, dogadam się z każdym hodowcą. Także, jak mówię, kolorowe gołębie na pewno się znajdą. Jakby ktoś chciał takie normalne, jak jakieś karpiate czysto, jakieś siwe. Nie mówię tutaj o czerwonych, no bo niektórzy nie lubią czerwonych gołębi. Mam tutaj różne młode. W większości tutaj mam karpiate, mam parę siwych. Tak gdzieś, nie wiem, z 10 siwych może mam. Trochę pstrych, trochę czerwonych. Dwa szymle, trzy płowe. Dwa czarne i tyle.
Też myślałem o tygryskach, żeby tygryski kupić. Ale to nie wiem, to jeszcze muszę się zastanowić. Na pewno jak uda mi się sprzedać trochę tych młodych, to też sobie jakieś tygryski kupię. Bo wiecie, to jednak hodowca cały czas tak jakby dokłada do tego interesu, że do interesu, no do hodowli, bo i trzeba jakieś witaminy kupić, jakąś karmę, zboże, no wiadomo. Jakieś witaminy no muszą być, wiadomo, można bez witamin, tak jak ja kiedyś miałem gołębie, to miałem bez witamin. I też gołębie latały, nie było problemu. No witamina to jest po prostu taki dodatek, czy do karmy, czy do wody, żeby też gołębie były zdrowsze. Także no, ja na razie dokładam do tych gołębi tylko, dokładam pieniążków. Co roku w sumie. Także fajnie było, jak mi się coś udało sprzedać. Jak mówię, 4 gołąbki mam zarezerwowane. Jakbyś coś chciał, to pytajcie, piszcie. Ja wam zawsze na pytanie odpowiem. Prędzej albo później. Ale odpowiem. Dostaniecie gąbki. Praktycznie wszystkie poparowane. Może jeszcze przymrozić, wiadomo, ale to normalne. Także to jest ogólnie ta samiczka karpiata. I ona jest siwym samczykiem. Z tym 2018 roku. Samczyk 2018, samiczka 2018. Mój siwek jest siwą samiczką. Ona też jest 2019 roku. To jest chyba samiczka moja, mojego, z mojej linii, że tak powiem, z mojego, po moich gołębiach. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tu ja mam jednak dużo tych gołębi i nie wszystkie jeszcze pamiętam. Też mam trochę te gołębie pocztowe, już mam, bo mam od 2018 roku. Także już teraz 3 lata. Chyba dokładnie 3 lata by były gdzieś w sierpniu, dokładnie, bo od sierpnia 2018, nawet jeszcze wcześniej, gdzieś tak od maja 2018 roku mam pocztowe gołębie, dokładnie. Czyli jednak tak jak słuchajcie mówiłem, czerwony samczyk chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Zawsze bił. Chyba, że ktoś mi się pomyliło, zawsze był spokojny. Dobra, nie będę mu przeszkadzał, jak sobie siedzi na tym jajku. Także miałem miłe zdziwienie, jak otworzyłem gołębnik. Od razu popatrzyłem do cel, czy są jajka. No i się okazało, że jednak te jajka są. Także bardzo fajnie. Tak jak mówiłem, u mnie można kupić gołębie taniej. No i to jest jak najbardziej zrozumiałe, bo też są lepsze gołębie, są gorsze gołębie, są... No ale tak jak mówię, jakby ktoś chciał jeszcze takie całkiem dobre gołębie, no to tutaj po tej parce na pewno coś dobrego bym miał. Albo po jednym siwym, albo po drugim. Też po moich derbach. Też dobre gołąbki. Też mogę coś dostawić. Po moich karpiatych. Też coś bym mógł odstąpić. Dobra. Słuchajcie, chyba by było koniec odcinka. Takie krótkie wprowadzenie, że tak powiem.
nowy w tym roku rozdział, czyli raz będą młode. Czy będą? Co 2 tygodnie tak mniej więcej. Chyba 2 tygodnie gołąb siedzi na jajkach. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tydzień albo 2, coś takiego było. Tak przynajmniej mi się wydaje, dobra. Jakby ktoś chciał mi coś poradzić, to chętnie wysłucham waszych porad. Już ostatnio właśnie Chłopca tam napisał, że selekcja co roku musi być. Z tym się zgadzam. 100% nawet. Dlatego w tym roku na pewno będą treningi. Kiedy tylko to będzie możliwe, treningi będą. Nie będzie tak jak w tamtym roku. Czy w tamtym roku też ogólnie gołębie były na treningach, ale takie te treningi były, że tak powiem. W tym roku na pewno będzie lepiej. Też jestem bardziej doświadczony. Wiem, czego nie robić w hodowli. Jak postępować z gołębiami. No bo tak naprawdę człowiek cały czas się czegoś nowego uczy. Chociaż ja teraz 6. rok już mam gołębie. Ale cały czas się czegoś nowego uczę. To chyba tak każdy hodowca. Dobra. Jakby ktoś chciał jakieś gołąbki, to piszcie. Pierwsze jajka już są. Teraz trzeba czekać na resztę. Dziękuję, że obejrzeliście do końca ten odcinek. Możecie zostawić subskrypcję na kanale. Też lajka pod odcinkiem, jeżeli odcinek wam się spodobał. Nigdy o to nie prosiłem, ale tak jak już się rozgadałem, to możecie. Możecie to zrobić, o co was proszę. Na pewno byłoby mi miło i by się lepiej te odcinki nagrywało. Już jest was 128 na moim kanale. No to jest dość duży wynik. Teraz tylko dobić do 200 i później pójdzie z górki. Dobra, w tym odcinku to by było wszystko. Ja się z wami żegnam. Także cześć.